Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich pobłogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Bracia i siostry, a tak zgodnie jak z zapowiedzią, będziemy mówić o wpatrywaniu się w górę, dlatego że apostołowie po wniebowstąpieniu Jezusa, może trochę oszołomieni, ale stoją i wpatrują się w niebo, wpatrują się w górę. I przyznam wam szczerze, że tak jak to powiedziałem na początku, uwielbiam wpatrywać się w niebo. Ja bardzo lubię to, a zwłaszcza uwielbiałem to robić, kiedy mieszkałem w Gdyni, właśnie w tym miejscu, gdzie ojciec Przemek teraz mieszka, czyli w Gdyni, w naszym kolegium, które znajduje się na wzgórzu. Samo kolegium też jest takie dosyć wysokie i rozciąga się stamtąd przepiękny widok na Zatokę Gdańską. Więc od Helu po sam Gdańsk można ogarnąć wszystko no, takim szerokim spojrzeniem. I niezwykły spektakl rozgrywa się, kiedy przychodzi burza, kiedy przychodzi sztorm, albo przychodzi taka letnia, niespodziewana, krótka burza, kiedy to po prostu niebo zmienia się z minuty na minutę. Zwłaszcza to jest przepiękne, jak to jest jeszcze wtedy, kiedy zachodzi słońce. I można powiedzieć, że niebo zmienia się w mgnieniu oka. Kolory od siwego do czerwonego. Te błyskawice, oczywiście wtedy schodzę z tego tarasu, jak te błyskawice biją, ale kiedy widzę się tak z daleka, jak nadchodzi ten deszcz, i jak te, można powiedzieć, pasy deszczu poruszają się po morzu, to jest absolutnie niezwykły widok, niezwykły spektakl. Polecam, można pojechać do Gdyni na rekolekcje ignacjańskie, do Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej. To jest lokowanie produktu, ale myślę, że warto chociażby po to, żeby zobaczyć te niezwykłe spektakle. Dlatego, że to, co mówię o tym niebie, wpatrywaniu się w niebo, to było bardzo bliskie świętemu Ignacemu z Loyoli, który też uwielbiał wpatrywać się w rozgwieżdżone niebo. I to jest drugie niebo, w które ja uwielbiam się wpatrywać. Rozgwieżdżone niebo gdzieś w górach, najlepiej w Beskidzie Niskim albo w Bieszczadach, gdzie jesteśmy daleko od cywilizacji, tego zanieczyszczenia świetlnego, że widzimy wszystkie gwiazdy, wszystkie planety, wszystkie obiekty, które gdzieś są na niebie i możemy zobaczyć naprawdę coś absolutnie niezwykłego. Święty Ignacy, gdy tak wpatrywał się w niebo takie rozgwieżdżone, mówił, że jakże tęsknie do wieczności. Wzbudzało w nim jakąś taką niezwykłą tęsknotę, wzbudzało w nim to spotkanie z Panem Bogiem. I pewnie każdy z nas może mieć takie doświadczenie, że kiedy spojrzał na takie niezwykłe niebo, no mogło się w nim coś tak po prostu odezwać i poruszyć. Ale to wpatrywanie w niebo, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w Dziejach Apostolskich, niekoniecznie może być dobre, bo zobaczcie, że kiedy tak apostołowie wpatrują się w niebo, to przychodzą aniołowie i mówią, mężowie w białych szatach, my sobie możemy to interpretować,
że to aniołowie, ale tak trochę wyrywają ich z takiego nostalgicznego spojrzenia, z takiego sentymentalnego patrzenia, jak Pan Jezus się gdzieś oddala i w niebo wstępuje. Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. I wydaje mi się, że tu jest takie przesłanie do nas, które możemy sobie wziąć. To wpatrywanie się w niebo może budzić dobre uczucia, dobre emocje. Może nas bardzo fajnie zajmować i może pobudzać nas do kontemplacji. Ale to wpatrywanie się uczniów z dzisiejszego pierwszego czytania, wydaje mi się, że ono jest bardziej nastawione i przepełnione pewną tęsknotą. Oto coś się wydarzyło. Oto wydarzyło się to, że zostali powołani na uczniów. Oto wydarzyła się męka i śmierć Jezusa Chrystusa. Oto wydarzyło się Jego zmartwychwstanie i przebywanie z nimi przez 40 dni. I co? I to może być już koniec. I tak mi się wydaje, że niekiedy w naszym życiu duchowym my możemy się w pewnym momencie zatrzymać. Trochę tak bezczynnie się zatrzymać, wpatrując się w niebo, tak jakbyśmy myśleli o tym, że już nic więcej w życiu duchowym mnie nie spotka. Już to, co miałem doświadczyć, to doświadczyłem kiedyś i to może były jakieś ważne rekolekcje w młodości, może to były nawet rekolekcje ignacjańskie 2, 3, 4 lata temu. I to jest koniec. Teraz to już więcej kroku do przodu nie zrobię, a wszystko inne, co się w moim życiu wydarzy, to mogę jedynie porównywać do tego momentu. Już nic nowego nie przyjdzie. Najlepsze jest już za mną. To może być nie tylko postawa w życiu duchowym, ale może być też postawa w takim naszym życiu i zawodowym, w życiu też w relacjach, w życiu we wspólnocie. To jest takie trochę wspominanie tego, co było i jakiś taki brak wiary w to, że to, co dobre i może nawet jeszcze lepsze, może nadejść i może nas w życiu spotkać. Można powiedzieć, że taka pokusa gdzieś wpatrywania się w niebo, jak mieli to apostołowie, wyrywa nas trochę z tego bycia tu i teraz. Wyrywa nas odczytywania tego, jak Bóg do nas mówi. To taka postawa, która może przypomina trochę takie ciągłe siedzenie w swoim własnym domu i przeglądanie zdjęć, jak to było kiedyś. Albo może scrollowanie historii na Facebooku, jakie to były kiedyś fajne wydarzenia, jakie to były, nie wiem, ciekawe imprezy, na przykład w Dębie, jakie to było dawno temu, jakie były fajne pielgrzymki kiedyś, nie? Zamyka nas na to, że tak naprawdę mamy tylko też dzisiaj. I to dzisiaj jest tak samo ważne i tak samo piękne. I Bóg może przemówić do nas. Wydaje się, że ci mężowie w bieli wyrywają trochę naszych apostołów z tego, żeby nie stali tam, tylko żeby ruszyli do Wieczernika. I to nie znaczy, że w jednym momencie coś się wydarzy. To nie znaczy, że tego samego dnia otrzymają Ducha Świętego, bo jeszcze będą musieli poczekać 10 dni, aż Duch Święty przyjdzie. I będą to robić nie wiem, na jakichś niezwykłych sprawach, ale po prostu modląc się i oczekując Dnia Pięćdziesiątnicy. Ale to już jest jakieś działanie, to już jest odczytywanie woli Bożej w naszym życiu, to jest już odczytywanie tego zaproszenia, które Bóg do nas kieruje. Ale potrzeba nam głębszego spojrzenia. Bracia i siostry, druga część homilii nie jest napisana przeze mnie, ale jest napisana przez księdza kardynała Kazimierza Nycza, który w dniu dzisiejszym kieruje do nas wszystkich list pasterski. I z tego listu pasterskiego, który w całości można znaleźć w internecie, chciałbym wybrać bardzo ciekawe i myślę, że pasujące wątki o tym patrzeniu i patrzeniu w górę. Ksiądz kardynał pisze ten list z okazji Święta Dziękczynienia i dziękczynienia z powodu nowych błogosławionych, których beatyfikacja odbyła się w zeszłym roku.
Przypomnę, była to matka Elżbieta Czacka oraz ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. I posłuchajmy. Błogosławiona Elżbieta Czacka nie mogła patrzeć, nie mogła widzieć, ponieważ w młodości straciła wzrok. Ale jej kalectwo Bóg przekształcił w błogosławieństwo. Z jej cierpienia i modlitwy zrodziły się laski, zakład dla niewidomych i miejsce duchowego uzdrowienia dla wielu widzących. Matka Elżbieta Czacka stała się wielką widzącą, zdolną pomimo ślepoty oczu dostrzegać to, co najważniejsze w człowieku, w otoczeniu i w świecie. Oboje ci święci potwierdzają prawdę, którą Antoine de Saint-Exupéry wyraził ustami małego księcia. Najważniejsze widzi się sercem. Błogosławiony prymas wspominał epizod ze swojego pobytu w Laskach, kiedy był kapelanem Armii Krajowej podczas jednego ze spacerów po lesie. Latem 1944 roku wiatr wiejący z ogarniętym powstaniem Warszawy przywiał mu pod stopy nadpaloną kartkę, na której młody podówczas ksiądz Wyszyński odczytał ze zdumieniem Jezusowe słowa: będziesz miłował. I tymi słowami jako ksiądz, później jako biskup i prymas był do końca wierny. Tego nauczał najświętszą ojczyznę i każdego nauczał słowami, a nade wszystko życiem. Będziesz miłował Boga, Matkę Najświętszą, ojczyznę i każdego człowieka. Nie zmuszą mnie nigdy do tego, abym nienawidził. Napisał o nich, o swoich nieprzyjaciołach, którzy prześladowali Kościół. Komuniści pozbawili błogosławionego prymasa wolności zewnętrznej, ale nigdy nie udało się im pozbawić go wolności wewnętrznej. Tę wolność Bożego Dziecka nosił w sobie i budził ją w innych, w zniewolonym kraju, w zniewolonych sercach. Jakże ta miłość i wolność Dziecka Bożego jest dziś ważną nauką na nasze czasy. Czy jesteśmy wolni wewnętrznie? Oto jest pytanie. Czy nie zniewala nas przywiązanie do własnych grzechów, które tak łatwo potępiamy u innych i tak łatwo usprawiedliwiamy u siebie? Czy nie zniewala nas nadmierne przywiązywanie do dóbr materialnych, nienasycone pragnienie ich pomnażania? Czy nie zabiera nam wolności nienawiść do osób i środowisk inaczej myślących niż my? Będziesz miłował, to znaczy odkrywał Chrystusa w drugim człowieku, to znaczy zrywał z grzechem, to znaczy przekrasał swoje ciasne przywiązania do dóbr tego świata, do swoich myślowych schematów, do bezkrytycznego przyjmowania zatrutych idei. Będziesz miłował, tego nas uczą nasi błogosławieni. I bracia, siostry, myślę, że te słowa, które ksiądz kardynał do nas dzisiaj kieruje, to ważne spojrzenie, które możemy też, to ważna postawa, którą możemy włączyć w nasze życie. Patrzeć dalej, widzieć sercem, patrzeć na to, co Bóg do nas codziennie mówi, może być początkiem niezwykłego życia, niezwykłej misji. Tak jak ta nadpolona kartka, którą ksiądz kardynał zobaczył z tym napisem „Będziesz miłował”, można powiedzieć, na zawsze odmieniła jego życie, tak nasze spojrzenie na to, co Bóg do nas mówi każdego dnia, może radykalnie odmienić nasze życie. Dlatego warto jest mieć serce otwarte. Warto nie tylko wspominać to, co przeżyliśmy z Jezusem, ale iść do przodu. Iść do przodu i miłość wcielać w życie. Tutaj ksiądz kardynał w dalszej części listu zachęca nas do przede wszystkim otwartości na uchodźców, na naszych braci i siostry z Ukrainy, na to, byśmy otaczali ich miłością i przede wszystkim ich potrzeby w tym właśnie trudnym czasie. I myślę, że to też jest taki bardzo duży konkret, który możemy wynieść. Otwierać oczy, nie zapatrywać się w niebo w taki sposób, że nam to zamyka, ale mieć spojrzenie otwarte na to, co się dzieje. I o to szczególnie w tej Eucharystii się módlmy. Amen.